Serwis informacyjny Radia Safira. Witamy w niedzielę, 30 lipca. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Nie zapomnijmy w najbliższych dniach spotkać się z dawno niewidzianym przyjacielem lub przynajmniej chwyćmy za telefon, aby odświeżyć dawną przyjaźń. Dzisiejsze kazanie w warszawskiej parafii Pawła Starsu oparte jest na liście do Rzymian, 18 rozdział, wiersze od 15 do 39. Nauczanie podkreśla nieustającą miłość Boga w Jezusie Chrystusie do każdego człowieka. Prześladowanie czy trudności nie oddzielą nas od tej miłości, a wybaczanie ma kluczową rolę w procesie uzdrowienia. Bezwarunkowo kochani przez Boga, otrzymujemy od Niego nadzieję i pokrzepienie na każdym etapie życia. Więcej dowiesz się z serwisu informacyjnego parafii pod adresem www.starokatolicy.org. Wiadomości z kraju i ze świata. Włoskie organizacje katolickie wyrażają poparcie dla inicjatywy pokojowej Stolicy Apostolskiej, powierzonej przez papieża Franciszka kardynałowi Matteo Zuppiemu. Ma ona na celu otwieranie dróg pokoju na Ukrainie. Jednocześnie ruchy te wzywają do publicznej dyskusji na temat przystąpienia Włoch do traktatu ONZ z 2017 roku, zakazującego używania broni jądrowej. Ubiegły czwartek Ayatollah Sayed Abol Hassan Nawab oraz Zare Sedi z irańskiej misji przy ONZ spotkali się z przedstawicielkami Światowej Rady Kościołów. Omawiano sprawy związane z edukacją i współpracą międzyreligijną. Uczestnicy planowali działania zmierzające do zwiększenia porozumienia między społecznościami różnych religii i wyznań. Ojciec Giulio Albanese, komentując dla Radia Watykańskiego środowy zamach stanu w Nigrze, podkreślił wpływ sytuacji w Europie Wschodniej na Afrykę. Zauważył, że w regionie widoczne są wpływy grupy Wagnera, wspierającej lokalne reżimy. Associated Press wskazało na obecność tej prywatnej armii między innymi w Mali. Podkreślono rosnący wpływ Rosji w Afryce, związany między innymi z obietnicą darmowego zboża dla wielu krajów afrykańskich. Banze Lubange Kalubashi, urodzony w Kongu, porwany i więziony, w niewoli nawrócił się na chrześcijaństwo. Po odzyskaniu wolności postanowił głosić Ewangelię słowem i czynem. Teraz został uhonorowany na konferencji w Tanganyice. Kalubashi, jako ewangelizator, założył kościoły w Kongu, wspomagany przez amerykańskich misjonarzy. Przyczynił się do tłumaczenia tekstów religijnych i założenia szkół. Jego wnuki planują kontynuować jego misję poprzez zakładanie kościołów, szkół i szpitali. Kardynał Grzegorz Ryś wyjaśnił, że kobiety mogą pełnić różne funkcje w kościele, o ile nie wymagają one święceń, które są zarezerwowane dla mężczyzn. Stwierdził, że Kościół nie ma uprawnień do zmiany tej zasady, ale to nie jest dyskryminacja. Zaznaczył, że obecność kobiet w sferze publicznej jest niezbędna, w tym również w Kościele. Trwa rekrutacja do programu Szlachetna Paczka, który szuka około 9 tysięcy wolontariuszy do pomocy potrzebującym w Polsce. Wolontariusze zbierają informacje o potrzebach osób i koordynują przekazanie wsparcia od darczyńców. Aplikacje przyjmowane są na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. W ubiegłym roku program zaangażował ponad 12 tysięcy wolontariuszy, pomagając niemal 15 tysiącom rodzin. Na konferencji Worship Together podkreślono rolę duchowego odpoczynku, a nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych określono jako przeszkodę w jego osiągnięciu. Po konferencji uczestnicy podjęli cyfrowy detoks. Zauważyli, że czas bez mediów pozwala na lepsze dostrzeżenie szeptów Boga. Zwrócono uwagę na sygnały wskazujące na potrzebę detoksu, takie jak brak snu czy problemy z koncentracją. Zachęcono do refleksji nad swoim stylem życia, przypominając, że nasza tożsamość w mediach społecznościowych nie definiuje nas jako dzieci Boga. Nastolatka Noemi Marangoni uratowała 5 osób podczas pierwszego dnia pracy na plaży we Włoszech. Miała zaledwie 19 lat, gdy jako ratowniczka otrzymała swoje uprawnienia. Warunki były trudne, z silnym wiatrem i wzburzonym morzem. Pomimo tego, odważnie ruszyła na pomoc kitesurferowi i starszemu mężczyźnie, który miał problemy z powrotem na brzeg. Następnie uratowała żonę i syna tego mężczyzny oraz dwóch chłopców. Mimo swojego bohaterstwa, skromnie powiedziała, że tylko wykonała swoją pracę. Łukasz Prokop, paralotniarz z Lublina, ustanowił nowy rekord Polski i Europy w najdłuższym locie na paralotni. Przeleciał dystans 438 km na sprzęcie klasy NC. Lot trwał prawie 9,5 godziny. Niestety, musiał zakończyć lot z powodu wiatru, który pchał go w stronę granicy z Białorusią. Prokop przyznaje, że w innych okolicznościach mógłby polecieć nawet dalej. Paralotniarz planuje teraz odpocząć z rodziną, ale nie wyklucza podjęcia kolejnych wyzwań. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Zostańcie na fali Safira FM. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.